Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na moim kanale Gotować Każdy Może. Dzisiaj babka na oleju. Bardzo prosty, szybki i bardzo smaczny przepis. Także zapraszam Was do oglądania. Widzimy się za moment. Dobra kochani, zabieramy się za robienie ciasta. Ja dzisiaj tylko i wyłącznie wykonuję polecenia. Tutaj szef kuchni zarządza. Dobra mamo, co mamy tutaj aby przygotować to ciasto? Tą babkę na oleju, co potrzebujemy? Potrzebne jest 6 jajek. 6 jajek, dobra, 6 jajek. Szklanka cukru, szklanka mąki ziemniaczanej, szklanka oleju, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, aromat. Może aroma. Być arachowy, może być cytrynowy, może być pomarańczowy, w zależności od smaku, jak to lubi. O dobra, dobra, to najpierw od czego zaczynamy? Od jajek? Jajka ukręcić cukrem. Dobra, całe jajka wbijamy do miseczki. Ja sobie jeszcze przygotuję talerzyk po to, żeby od razu korupki, a czy miseczkę, żeby od razu z korupki wrzucać do tej miseczki. Może to w ten sposób zrobimy. Jajka na pewno są świeże. Także... Co? Całe jajka. Cztery. Piąte jajko. I szóste. I do tych jajek co dodajemy? Dodajemy szklankę cukru. W tej miseczce mam szklankę cukru. Przesypuję do miseczki. Będę mieszać teraz. I w chwili obecnej mikser w rękę i mieszamy nasze jajka. Teraz tak, zmniejszę obroty i będę pomału dodawał mąkę ziemniaczaną do naszej miski. Kusi się. Znowu zatrzymam. I dwie łyżeczki prosty do suczenia. Całą torebkę. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Zaraz to od razu może odmierzę, żeby to już... Wsypać do masy. Od razu już odmierzę, wsypię do masy proszek do pieczenia. Dwie łyżeczki, tak? Tak. Dobrze. I cukier waniliowy. Oj. Dużo tego. Dodawać olej w małych ilościach, żeby i porządnie mieszać. Dobrze. Już będziemy pomału. Tutaj też jest szklanka oleju. Ale po prostu. I to na koniec jeszcze dodajemy aromat. Ja akurat korzystam z aromatu migdałowego, ale jak sobie życzycie, no de facto możecie użyć arakowego, śmietankowego, cytrynowego, jakiegokolwiek. Ile dodajemy? No, aby smaku.
Dobra, dodamy jeszcze może jedną taką kroplę. O, jest ok. Mieszać z powrotem. I jeszcze raz mieszamy. No tutaj blaszkę smarujemy. Napuścić. Teraz tak, będziemy teraz smarować blaszkę. Blaszkę smarujemy tłuszczem jakim? Może być margaryna. Margaryna, olej. Lepsza margaryna. No to smarujemy margaryną, ewentualnie masłem. W tym momencie już będzie naprawdę super. Ale ja akurat skorzystam z margaryny i margaryną nasmaruję naszą blaszkę. Jeszcze odrobinę margaryny. Nasmarować dobrze, żeby później to ciasto łatwo odeszło od formy. I obsypujemy bułką tartą. I wtedy wstawiamy do piekarnika 180 stopni. Do nagrzanego piekarnika 180 stopni. 55-60 minut. Do 60 minut, do godziny czasu. Dobra, w chwili obecnej wysypujemy tylko bułką tartą tutaj do naszej formy. Musi być też dobrze obsypana. Do formy. Tego musisz lać. Miskę do ręki i wlewamy. I wstawiam do piekarnika na 50, 55, 60, maksymalnie 60 minut. Bo w międzyczasie będę sprawdzał patyczkiem, jak nasza babka będzie się piekła. Także widzimy się za godzinę. Ok, kochani, nasza babka jest już gotowa, ale ja wyłączam w tej chwili już piekarnik. Otwieram piekarnik i zostawiam jeszcze naszą babkę na mniej więcej gdzieś około 10 minut. Z tego względu, żeby ona tam po prostu, proszę zobaczcie, ładnie wyrosła. Także jeszcze gdzieś około 10 minut musi zostać w piekarniku ze względu na to, żeby tutaj doszła do siebie, żeby zaraz po wyjęciu nam po prostu nie opadła. Dobra, czas to wyszło dobrze. W każdym razie w chwili obecnej musimy wziąć i przetestować. Zobaczymy, jak ono smakuje. Ja już tutaj sobie kawałeczek zjadnąłem. No, naprawdę dobre. Wilgotne w środku. Delikatne. Nie, właśnie w niektórych przepisach widziałem, że tam dodałem mniej więcej gdzieś około 1,5 szklanki cukru. Ja tutaj dodałem szklankę. I to jest w zupełności wystarczające na tego typu ciasta. Także kochani, na dzisiaj to wszystko. Bardzo polecam ten przepis. Babka jest naprawdę prosta, szybka, łatwa w wykonaniu. Także, no cóż, do dzieła. Także ja na dzisiaj kończę. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie o jednym. Każdy gotować może, każdy piec może trochę lepiej lub trochę gorzej. Także... cześć, trzymajcie się, a ja biorę się, a my bierzemy się za naszą babkę, za konsumpcję naszej babki na oleju. Cześć, aha, jeszcze jedno, pamiętajcie, jeżeli Wam się spodobał mój film, pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować mój kanał. Także na razie, do zobaczenia w następnym filmie.